wobec wkraczającej na ziemię nasze regularnej armii rosyjskiej wystąpić w roli gospodarza. Należy dążyć do tego, aby naprzeciw wkraczającym oddziałom sowieckim wyszedł polski dowódca mający ze sobą bój z Niemcami i wskutek tego najlepsze prawo gospodarza. Rozkaz generała Tadeusza Bora-Komorowskiego o rozpoczęciu akcji Burza. Akcja Burza trwała od stycznia do października 1944 roku. Celem militarnym akcji Burza była współpraca polsko-radziecka w walce z Niemcami. Z kolei cel polityczny był tutaj ważniejszy. Przekonanie Sowietów do uznania rządu na emigrację oraz polskich praw do ziemi II Rzeczpospolitej. Sowieci chętnie przyjmowali pomoc żołnierzy AK, chociaż mieli negatywny stosunek do nich, który widoczny był w aresztowaniu, rozbrajaniu, a nawet rozstrzeliwaniu mniejszych oddziałów Polski. Mimo to AK zdecydowała o kontynuacji wspólnych walk, a nawet o samodzielnym działaniu. Ostatecznie akcja Burza zakończyła się niepowodzeniem, nie udało się zrealizować celu militarnego ani politycznego. Klęska akcji Burza była również jedną z przyczyn wybuchu Powstania Warszawskiego.